Siemaneczko wszystkim, this is Jim z tej strony, witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Brutal Wolfenstein 3D, piętro drugie, epizod trzeci już. No i zaczynamy. Mapa, ale taka spora w miarę, tak jak średnia, można powiedzieć. Dwa sekrety, 4 przeciwników, 22 itemy. No ale dobra, zaczynamy. Mam od razu sekret na wstępie, jak tylko tutaj wchodzimy. I naprawdę fajny, bo od razu mamy dużą, potężną, naszą ulubioną broń. Tutaj zaraz obok, właśnie w sumie tej kwadraty widać chyba w miarę. Nie, to nie tu, tu dopiero. Dałem się sam nawet. Chodzimy tutaj, zakręt jeden, drugi i proszę bardzo, jak piękna broń. Każdy chciałby ją podnieść. No, ona się zaraz tam przyda. Tutaj, stąd wyszliśmy, tak? Dobrze. Tutaj widać, potrzebny będzie nam klucz, który zaraz zdobędziemy nawet. Dobrze, bardzo, ale tutaj mamy gości. Sporo ich trochę jest. Ale co, my nie damy rady, damy rady. Okej, już, po sprawie, jak widać, przeładowanie. Ciach, tutaj już pusto. Teraz przejdziemy naokoło w sumie, bo tu takie obejście jest. Fajnie tak zrobione. I tutaj gdzieś chyba też był sekret zaraz. Aha, musimy uważać, by nie paść. Mimo wszystko. Może zdrowia mamy dużo, ale i tak łatwo jest paść. Aha. A przeładowanie, no nie. Ładnie się załatwiłem. Tutaj polukamy, czy coś nie ma. No nic nie ma. Tu mamy właśnie klucz już. Tak, tak szybko. Aha, czekajcie, bo tutaj jakby dwa razy były drzwi otworzone właśnie. Już załatwieni, załatwieni, dobra. Wychodzimy stąd. A, idziemy teraz w drugą stronę, a ja widać, że zaszliśmy naokoło. Wracamy się. Mamy już klucz. Możemy sobie oczyścić tutaj miejsce naszego wyjścia już z mapy. Ciach, tutaj jakieś żarło nawet mamy. Sprawdzimy jeszcze tutaj, nic nie ma, dobra, wychodzimy. To jeszcze nie koniec, bo tam idziemy jeszcze tutaj. Tu też będzie troszeczkę przeciwników. Na wstępie. Dobra, ten chłopak padł. A i ten padł od razu, dobra. Przeładowanie. I bierzemy po kolei pomieszczenia. O! Już tu jeszcze przeżył nawet. Nie daj rozwala, bo sam się zaraz załatwię. O, tutaj już musieli wszyscy paść. Na tym zakręcie. Jeszcze widzę, dalej idziemy. Mawki jeszcze nie odwiedzałem, więc nie wiem dokładnie, co jeszcze mogę tutaj spotkać. Wiem, gdzie jest ostatni sekret. Tutaj na wprost chyba, w tym pomieszczeniu. Dlatego ominę je. Pójdziemy tutaj. Tutaj będzie psiarnia do skasowania. Mamy jeszcze papu, jakby ktoś potrzebował. Psie papu. Dobra, i wbijamy właśnie w ten ostatni tutaj. Ja może przeładuję jeszcze. Restart drzwi. Rozwalony. Tego też. Tutaj jeszcze. I tego. O, i mamy załatwione. Tutaj przedsionek większego pomieszczenia. Aha. Zaraz ich tutaj się wykończy. Ciach. No i dwóch naraz prawie. Dobra, i teraz szukamy już sekretu. Gdzieś on tutaj się znajduje, o właśnie tutaj, na środku. Dobra, zapiemy sobie papu, żeby nam nie marrać, w sumie nie wiem, co tu było. No tu mamy. A, skarby same, patrzcie. I apteczka nawet jest dla potrzebujących. I proszę bardzo. Wszystko, wszystko, co do joty, 100%. Po całości, dobra, więc możemy iść już na metę, tylko trzeba ją znaleźć będzie. Tędy, tędy, tu. Naprawdę szybka mapa, jeszcze szybsza niż poprzednio, naprawdę mówiąc. Więc to już by było na tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć.